Witam serdecznie. Na pierwszy rzut Bad Girl, rok pierwszy. Od Hegel Moss. Na grzbiecie już mamy Wonder Woman. Z tyłu wygląda tak. Tom 32 oczywiście. Z 2003 roku. Dodatek w środku, ten starszy to... Oczywiście pierwszy występ Bad Girl 61 roku. Zobaczmy, jak w środku się prezentuje. To sobie darujemy. Proszę bardzo. Jak widzicie, pod względem rysunków nie ma rewelacji. Rok pierwszy. Robina to praktycznie biorąc to samo co tutaj, pod względem wizualnym oczywiście, chociaż rysunki są troszeczkę mniej kartunowe niż w Robinie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale bardzo się cieszę na ten komiks Bad Girl. W ogóle mi nieznana bohaterka. Solowych występów oczywiście, bo poznałem ją już w komiksach z New 52, z Batmana oczywiście. Troszeczkę jej tam było. No może aż tak mocno kartunowe one nie są. Nawet dość ostre momenty. Komiks oczywiście jeszcze nie czytałem, bo kupiłem go wczoraj. Dzisiaj jest sobota, jakby co. Black Canary. Super. Lubię tą bohaterkę. Sporo się dzieje, to na pewno. Sporo ostrych momentów, to na pewno nie jest komiks dla dzieci. Dobra, może przejdziemy teraz do dodatków. Nie, jeszcze nie, to bardzo gruby komiks jakby co. Także... Ci, którzy bardzo dużo uwagi przywiązują do grubości komiksu, powinni być zadowoleni. Mamy ponad 200 stron. Także gdybym przewracał pojedynczo karteczki, to by to troszeczkę potrwało. Tu mamy okładki oczywiście. Bad Girl, Year One. Tutaj mamy zamienione... Tak, tak, dobrze widzę. Mamy trójeczkę, dwójeczkę. Nie wiem, czy to tylko napisy zamienione, czy w ogóle okładki się nie będą zgadzać. To nic, po przeczytaniu komiksu na pewno się domyślimy. Ale to będzie pewnie dwójka, a to trójka. Następne, proszę bardzo. Ta okładka jest nawet całkiem niezła. Bad Girl. Proszę bardzo. Batman, Robin, Batwoman spotykają Bad Girl. Batman, Robin, Batwoman, a to zapewne Bad Girl. Wszystko takie piękne, kolorowe. 61 roku komiks, także... Ale te rysunki niewiele się różnią od tych, które mamy w środku tego nowego. Bardzo malutki, bardzo cieniutki. Co w następnym tomie? Superman, tajna geneza. Co się wydarzyło między tym, jak przybył, a jego pierwszym występem? No, czyli
życie Supermana w Smallville. Nawet dość ciekawy komiks. Potem będziemy mieć Batmana, Rodziny Demona, część pierwsza. Ten komiks możecie dostać od Egmontu. Mam nadzieję, że będziecie się decydować na raczej wydanie wielkiej kolekcji komiksów DC. Chociaż nie wiem, może nawet te wydanie Egmontowe Deluxe chyba może nawet taniej wyjdzie niż dwa tomy wielkiej kolekcji komiksów DC od Eaglemoss. Nie wiem, zobaczymy. No i oczywiście reklamówka z tyłu, proszę bardzo. Za te gadanie w tle przepraszam. Radio gdzieś tam gra, już nie będę go wyłączał. Także jakby co, troszeczkę radia, troszeczkę mnie będzie słychać. No i oczywiście wielka kolekcja komiksów Marvela Attached wydała The Superior Spider-Mana. Ja go nie kupowałem, bo mam wszystkie 7 tomy od Eaglemoss, jak widzicie. Mam tutaj przed wami, mam tutaj 2 tomy, bo wydaje mi się, że w jednym tomie od Ashed mamy właśnie te 2. Tak mi się wydaje, bo to bardzo gruby tom jest. Ponad 200 stron ma, tak mi się wydaje. Sorry za tak mi się wydaje ciągle. Także chciałbym wam pokazać, jak to będzie wyglądać, bo może ktoś się zdecyduje, albo już się zdecydował. No i będę polecał raczej zakupienie wydania od Egmontu, bo w Ashed chyba raczej nie mamy się co spodziewać tego, że historia będzie ciągnięta dalej. Raczej dostaniemy pierwszy tom, w którym będziemy mieć właśnie te 2 historie. Także no, to już wasza decyzja, czy wolicie mieć na półce 7 takich komiksów, czy jeden od Ashed, a resztę właśnie takich. Bo historia na pewno was ściągnie i będziecie chcieli poznać dalsze perypetie Petera. Komiks jest naprawdę bardzo ładny. Słyszycie, prawie 15. Teraz, sorry, wyłączę to radio. Partia Porozumienie zamiast Polski Razem zaprasza do siebie działaczy Platformy Obywatelskiej. Premier Libanu ogłasza, że wie o szykowanym zamachu na swoje życie i rezygnuje z... No i dobra. Jestem z powrotem. Jak widzicie, komiks jest bardzo ładny. A z każdą minutą będzie się stawał coraz ładniejszy. No i przede wszystkim historia z komiksów, które wydaje aktualnie Egmont z Marvel Now. Wydaje mi się, że Superior Spider-Man to jedna z lepszych historii. Zaraz obok moich ulubionych Avengers oczywiście. No i Thora Gromu Wodnego. 4 tomy, naprawdę genialne. No i tak jak mówiłem, na pewno będziecie chcieli więcej Superior Spider-Mana. Będziecie chcieli się dowiedzieć, jak się zakończy cała ta historia. Tu jakieś mini dodatki, do tego troszeczkę inne rysunki. Nie wiem, czy tak samo będzie w tomie od Ashed. Mój własny najgorszy wróg. Ta właśnie okładeczka jest na tomie Ashed. Oczywiście nic nie powiem o fabule tego komiksu. Zapewne wielu z was już wie mniej więcej, o co chodzi.
będziecie naprawdę bardzo fajnie pod względem wizualnym. To rzeczywiście jest dość stary komiks, będzie miał już ze 2 lata. Jeszcze może, o właśnie, o okładki może jeszcze pokażę. Tutaj dzielona, proszę bardzo. Gładki 1700. Tu oczywiście wiele nic nie zobaczycie. Bardzo słaba jakość. Ale coś takiego właśnie tutaj się znajduje. Bardzo fajna sprawa. Można poznać całą historię Spidermana po okładkach. Civil War, proszę bardzo. Się zobaczyć, chociaż jeden da się zobaczyć. To już oczywiście 700. I coś takiego w tomie trzecim. Nie wiem, może kiedyś pokażę, jak wszystkie 7 tomów się prezentuje. Czyli tak jak mówiłem, Otaszed dostaniecie Superior Spidermana. W jednym tomie będą te 2. Tak mi się wydaje. No i no cóż, jeśli kupicie ten jeden faszet, tak jak mówiłem, na pewno na 99,9% nie dostaniecie nic ponad ten pierwszy tom. Także może lepiej się zastanowić i kupić wszystkie 7, bo naprawdę świetna historia. No i w internecie, jak poszukacie, to możecie mieć jeden taki tom za 25 zł. No i oczywiście Batgirl dzisiaj też występowała, więc niech będzie w kadrze. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję. Sorki za te wszystkie radiowe sprawy. Mam nadzieję, że filmik się podobał. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.